zatrują tego. To ten moment. Ja się boję. Mikrofon. Aby thank you.
Grecji był las, w którym rosły drzewa oliwne. Po imieniach w cioci Helenki matka wraz z córką wracają do domu. Aby ulubić sobie podróż, zaczęły zbierać kwiaty. Thank you.
Thank you.
wszystkie dania na tym samym poziomie ocenić, bo wiecie, to jest od deseru poprzez danie główne, jeszcze jakieś tam dodatki są. Także wszystko wspaniale się komponuje i naprawdę niesamowicie jesteście. Także wszystko jeszcze. Wielkim malarzem i wynalazcą. Wybrzegł swoją epokę o ponad 400 lat. Bliżej mikrofon. Stwierdził. Słońce się nie rusza. 60 lat przed wynalazcą pierwszego teleskopu stwierdził, że za pomocą wielkiego szkła będziemy badać ciała niebieskie. 200 lat przed wygonem wybrzegł teorię grawitacji. Ciało, które nie znajduje oporu, spada nie w dłuższą drogę. 400 lat przed pierwszym samolotem zaprojektował maszynę radiową. Lecz niestety porzucił ten projekt. Do jego najsłynniejszych dzieł malarskich należy Ostatnia Wieczersza oraz Dama z Gronstein, która znajduje się w Polsce. Próbowali mawiać, iż jest on Francuzem, tak samo jak nie wiem, z naszym polskim Chopinem. Wow. Tutaj mamy na
Olimpie i byli nieśmiertelni dzięki temu, że żywili się ambrozją i popijali te lekale. Oni spróbowali opiekę nad wszystkimi ludźmi żyjącymi i królem wszystkich bogów był właśnie Zeus Gromowładny i patrzył tym głupiorom. I obok niego piękna siostra, Demeter, która była boginią kul i urodzaju. Jaki jest najbardziej popularny sport w Niemczech?
Dobrze, więc konkluzja. Jaki jest język urzędowy w Argentynie? Hiszpański, niestety. Jaka jest stolica Włoszech? Dobrze, 5 punktów. Stolica Francji to? 5 punktów. Jak się nazywa kanclerz w Niemczech? Dobrze, 5 punktów. Argentyna. Stolica Argentyny to? Bardzo dobrze, 5 punktów. Jak wygląda herb państwa?
miejsca trzeciego, które zajęła klasa druga D. Drugie miejsce zajmuje klasa druga B. Tegorocznymi zwycięzcami Dnia Języków Obcych zostaje klasa pierwsza. Dziękuję. Witam Was bardzo serdecznie na tegorocznym Dniu Języków Obcych. Dzisiejszy dzień jest okazją, aby dowiedzieć się co nieco o naszym kraju. USA, Meksyk, Szkocja, Egipt, Niemcy, Argentyna oraz Brazylia. Mamy nadzieję, że każda z Was bardzo dobrze przygotowała się do dzisiejszych konkurencji i że ten dzień będzie dla nas wszystkich dobrą zabawą. Ale dobra zabawa to nie hałas i krzyki, więc upominamy Was o to, abyście odpowiednio się zachowywali. Oh, that's a good one.
Bierzemy wszystko. Wzdłuż Krzysiowo. Ja będę. Na tym jest piękny. Czego? A tam? Oni mają życie. Oni się przygotowali na wszystko. Tak? Dziękujemy. Jury nie ma? Wszystko dla Fabiana? Dla mnie? No macie dziewczyny, zacznijcie. No, macie. Jeszcze jest. To jest fajne.
mam taką niezwykłą formę, nietypową. Wiecie, żeby nie słuchamy. Ale... Tak, tak, dziewczyny Wielkanoc za pasem słuchamy. Więc mam nadzieję, że posmakuje. Jak to czas? Jak na bananowe. No, no. Coś jeszcze? Dobre. Dobre. Thank you.
Ale nie znalazł tej, która na balu zrobiła łodzi. Mam? Czekaj, mam dziurawę. Ale co to jest? On ten będzie. Ja? Nie. Nie? Off. Cał szybko! Szybko! Jego ostatnią nadzieją był dom na ulicy Konopnickiej, w którym mieszkały dwie złe siostry z Macochą i biednym Kopciuszkiem. A na Grażynę za mały. Wtedy w kącie zauważył Kopciuszka. Dobra,
żeśmy przepowiedzieli przyszłość. Oho! Zostaniesz komendantem głównym policji, a żaden człowiek narodowy z Marcin cię nie zabije. To interesujące. Ale na wszelki wypadek wszystkim pozabijam. Ale Roma, jak możesz mi to robić? Nie, no, właśnie, Roma, w takim razie
Mieczysław. Mieczysław, że się szpęta zwolchałeś się. Mówiłam ci, żebyś się skuterem załatwił. Ja się załatwiłem, że sobie się nie wiem. Mogłeś go Twoja matka bardzo. Nie martw, ty się lepiej rozbierz. Zobacz, jak tu jest pięknie. Jak ten amerykański lotnisko jest wielkie. Jak Tesco. No. Ja nie wiem. I kolejki od Tesco. Ale ty stary, nie narzekaj. Lepiej się bądź, żeby ta owca przeżyła. Jak to? A co twoje mamusi mnie nie wie? Nie wiem, mojej mamusi? No to cię pytałem, to owce nie rozstrzygają. To mówiła, przywieźcie mi owce albo banana. O Boże! Ale nie mi banana! Nana, nie nana! Nana, 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 ty czuję ty! No gada, brania gada! Jak ty mnie zypiesz w mentale, to nie wydałem cię mówić, co się myje. Się myje się. Nie to co ty. Ej, ale co będzie po raz pierwszy? Też ci się ucieszy. O, w tym mówię. Ty cię ucieszy. No co, ty będę przystała? Że głupia jestem, schowam pod chustę i powiem, że wciąż jesteś. Tylko ty, jak jest ci nowy miesiąc na wiosku? September? Nie chciała się. Next, please. Spokojnie, wodę ja bardzo jak na zagadę. Hello? It is your only suitcase? Okay, thank you. I asked you, it is your only suitcase? No i woda teraz jest też w lesie. Ja to zagadamy, pokój. It is your only suitcase? Chyba mogę suchać w dworzycu. Ja to nawet siebie powiedziałem. Jeszcze czurno wiesz, że raz doszło pani. Hello! Kto ty jesteś? Kto ty siedzisz? Siadł na tomaty? Siemiatycz! To jest państwa jedyna walizka? Będę musiał ją otworzyć. O Boże! A co to za ochino? I widzisz się koda? Majtki swoje znaleźli. Jeszcze tu widzę barana. Oj, twoje zdjęcie! Czy państwo chcą przewidzieć zimne zwierzę? O, jakie znowu zwierzę? To zabawka dla dziecka. Zabawka? Tak, to jest taka zabawka na baterię. I niby gdzie się te baterie składa? Tu z tyłu jest na środku. Co ta zabawka robi, jak się jej włoży te baterie? No na pewno wyglądasz. Wie pan, to jest taka nowy wrzutki tutaj, to odpowiada samo na pytania. Naprawdę? No, mamy panu pokazać. Pokażę panu. No to jaka jest druga teraz pewna? Kto napisał piosenkę Giant House Rock? B! Kto napisał piosenkę Giant House Rock? B! Gdzie pan się zacięło? B! B! Jestem! O, fajna ta zabawka, a tylko baterie jej wypadły. No trudno. Mogą państwo zabierać walizkę nowego roku. Dziękuję. Widzisz, Mieczysław? Wszystko mamy w porządku, gdy chociaż trochę tego angielskiego znamy. No, tylko chodzimy. No, właśnie. Ty, ale co my zrobimy z łowcą? Futro się zrobimy. Bardzo się zjednoczę, że przyjdziecie, ja będę teraz spokojny. Ty, dobry pomysł, gniazdzie. No, amerykańska kutarka. Będę miała się bało ze wśród pani. Idzie! Tylko pytanie.
Jeśli nawet jakieś problemy z tym, to pierwszy młodzież z rękę, to będzie na urzędniczy i ja będziemy rozstrzygać to również. Dobrze, zaczynamy. Pierwszy. Oh!
Valens, właściwie Richard Steven Valenzuela, muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta i kompozytor pochodzenia meksykańskiego. Jeden z pionierów rock and rolla. Jako pierwszy wprowadził do rocka elementy muzyki latynoskiej. Jako młodzieniec Valens, będąc pod wpływem bujnie rozwijającego się rock and rolla, nauczył się gry na gitarze i zaczął występować w lokalnych klubach ze swoim zespołem. W 1958 roku został dostrzeżony przez producentów. W czasie swojej pierwszej sesji nagraniowej nagrał swój wielki przepływ, który uczynił go sławnym. Była to zapomniana już dzisiaj domu. Utwór napisany dla szkolnej przyjaciółki Valensa. Na stronie B wydanego singla znalazła się inna piosenka. Początkowo niezauważona, z czasem stała się jednym z największych przebojów muzyki pop, unieśmiertelniając imię Valensa. Była to słynna labada, rokowa przeróbka meksykańskiej piosenki wsiadnej. Tak dobrze rozpoczęta kariera muzyczna została nagle przerwana tragiczną śmiercią artysty. 3 lutego 1959 roku zginął w wypadku lotniczym, nazwanym później dniem, w którym muzyka umarła. Dzień dobry. Dobrze. To może na nim stwierdzimy. Co to może być? William Wallace. Bingo. Kim on był? Zwykły chłop. Rycerz. Żołnierz. Walczył dla króla Szkocji, lecz ten umarł bez podobnie. Niestety. Nadszedł okupant, Anglia, musiał walczyć. Co dalej? Miał żonę. Zginęła. Próbowano ją zgwałcić. Śmierć tragiczna. Przez... Przez Anglików. Ale walczył. Walczył o wolną Szkocję. Niestety został pojmany przez króla Anglii. Stracony. Trudno mi o tym mówić. Odwagi, patriotyzmu i czego więcej, no? Co więcej powiedzieć, no to jest chłop jak chłop, każdy powinien tak być, no, no mama się pomyliła i jest dziewczyna, ale to, no to przejdzie. Oddaję idealnie wygląd Williama. Zaprezentuję tarcza. Piękna tarcza. Mieczyk jeszcze lepszy. Ile Anglików było nim zebranych? Ile? Tysiące. Miliony. Dziękuję. Jam jest wielki Amzestrum, władca starożytnego Egiptu, który żył w XIII wieku przed naszą erą. Będzie z niego opisać, kontynuując. Żyłem w bardzo sędziwego wieku, to jest 91 lat. Rzuciłem na to otwartą ręką, ostrzeżyłem moje imperium, a przytrzymał się z moim serwisynu, kiedy jest osoba. Więc to rozkocznie. A to jest piękna Kleopatra. Chyba wszyscy ją znają, była rodzicielką. Bardzo zmyślnie mówiono jej ojca Cezara. Żyła w pierwszym wieku przed naszą erą. I jako ciekawostkę mogę dodać, że żlina w jej głowie pochodzi od jej ulubionego sposobu lądowania kochanków, mianowicie przez ugryzień żlini. Często wiodą o część kawałki. No.
to jakiś Joseph Nottingham, czy jak mu tam? A, Benedykt XVI! Ty, Józek, a tak właściwie to dlaczego ty tutaj w papieżu zostałeś? Thank you.
i za to. Thank you.
Cię miło. Będzie puszczony wam klik, nie musicie zgadnąć, jaki to jest język, ale będzie puszczony tylko jeden, więc uważajcie. Prosimy o klik. Dobrze.